Zbierzcie się tutaj, harcerskie drużyny. Odłóżcie jedzenie już na bok. Mam dla was opowieść o małej mieścinie, a jej nazwy historia ciekawa. Szła grupa harcerzy na zbiórkę w terenie, lecz mapę herbatą zalali. W lesie zbłądzili, zasięgu nie było, więc gogle map z nie włączali. I w te leśne gęstwiny harcerki wpadały w panikę. Lecz ich patrolowy, wręcz stając na głowie, pocieszył zmartwione dziewczyny. Słońce zachodziło, przestało być miło, wiatr zawiał, harcerki zadrżały. Rozbili namioty, oblali się potem, krąg ogniskowy rozkładali. Ognisko już płonie, ciepło im w dłonie, nie trzęsą się z zimna harcerze. Zaczęli wspominać, wtem jedna dziewczyna nagle zerwała się z miejsca. Hej, patrzcie, a co to? Chyba widzę płotek. To krzyż, a tam wieża, wysoka. A kościółek to chyba. Zaczęli więc gdybać. Dlaczego on płynie, nie stoi? Lecz skąd on się wziął tam? Spytał patrolowy. Co czoło już marszczył zdziwiony. Już mówię ci, duchu... Troszeczkę na zimno, Bera, nie? Już mówię ci, druchu... Już mówię ci, druchu, deszcz padał przedwczoraj, ulewa to była potężna. Kościółek już stary, drewno przepuchniałe, więc rzeka porwała go łatwo. I płynie z tą rzeką już długo. Hej, patrzcie, osiada na skale. Tu się zatrzymamy, bo po co iść dalej? Prześpimy się dziś w kościele. Może wi-fi będzie, a zasięg też pewnie. Spędzimy tę nockę po ludzku. Zgasili ognisko, namioty i wszystkie toboły ze sobą zabrali. Z uśmiechem na ustach przez krzaki ruszają, a droga ta niezbyt łagodna. Po chwili chodzenia się zorientowali, że głodni są wręcz niebywale. Więc jak to harcerze, możecie mi wierzyć, zaczęli szukać zieleniny. Znaleźli jagody i mają dylemat. Jadalne jest to i smaczne? Tym coś zaskoczyło i ich uspokoiło, harcerze znaleźli tarninę. Stanęli na chwilę, bo przeszli już milę, wpadli na pomysł szalony. Założmy tu miasto, tam gdzie ten kościółek, wokół postawmy wieżowce. Kościół niech zostanie, wokół niego lasek. A tu będzie nasza harcówka. Tam dalej niech stanie galeria wspaniała, zaraz obok będzie pizzeria. Hej, stójcie na chwilę, to dopiero plany, jak nazwiemy naszą mieścinę. Ja wam proponuję niebanalny pomysł, żeby ją nazwać od tarniny. Ta myśl jest wspaniała, niech tarnów więc będzie. Kto za tym jest, a kto przeciw temu? Już przegłosowane, Tarnówek zostaje, a mieszkańcami Tarnowianie. To koniec historii o dzielnych harcerzach, co pomysły mają wspaniałe. A miasto powstanie, pomogą im ludzie, patrzcie jak stawiają bramę. A z jakiej drużyny, pewnie zapytacie, pochodzą te miłe osoby? To czarna jedynka, czarna od tarniny, a jeden, bo pierwsza w Tarnowie.